My się z Azulką zbieramy już na dworek. Idziemy na spacer, bo muszę zaraz jechać na budowę, dlatego że przyjeżdża Rafał i będzie montaż mebli. Więc myślę, że co nieco Wam pewnie nagram. Zobaczymy, jak to się potoczy. Muszę wpaść też na budowę, podjąć pewne decyzje, bo mąż wczoraj puknął jedną płytkę. Więc musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało, czy mnie to mocno będzie drażniło, czy nie. Ale to wiecie, jak Wy nie będziecie wiedzieć, to i tak tego nie zauważycie, bo ona po prostu będzie ukryta. Tak, Azulko? Tak, kochanie moje, a Ty tak czekasz cierpliwie, tak? Idziemy na spacer. Idziemy, bo ona czeka. Także widzimy się za chwilę. Dobra, my już po spacerku. Powiem Wam, u nas dalej wieje. Nie wieje aż tak mocno, jak wiało w ostatnich dniach, ale nadal jest dosyć wieczna pogoda. Niby ciepło, wyszłam, było piękne słoneczko, a tak jak teraz widzicie, jest już niebo zaciągnięte chmurami. Mam wrażenie, że za chwilę lunie solidnie deszczem. Także idę po śniadanko. Zaraz Wam pokażę, bo nawet w sumie nie wiem, co my dzisiaj mamy. Zaraz Wam pokażę moje posiłki, bo mąż już swoje zabrał. I tak, dobrze widzicie, poprasowane. Wczoraj stałam z deską, wyprasowałam wszystko i mam już z głowy. Muszę dzisiaj z powrotem pojechać z Xawerem, prawdopodobnie dzisiaj albo jutro, do Decathlonu, ponieważ okularki, które mu kupiłam, pękły mu tutaj po bokach. Nie wiem, jakim cudem jest to męska rozmiarówka, okularki były dobrze zrobione. Mówi, wczoraj był na 2 godzinach na basenie, bo ostatnio na basen nie poszedł i miał za dużo nauki i go trochę bolała głowa. Więc stwierdził, że nie idzie, a u nas na basenie jest tak, że albo pan odlicza tą lekcję, albo można nadrobić sobie z inną grupą. I ja wolałam, żeby Xawery poszedł na 2 godziny na basen, więc go wczoraj na ten basen zawiozłam wcześniej, na grupę jeszcze wcześniejszą. No i mówi właśnie, że po 1 godzinie pływania, jak wyszedł na przerwę, jak się grupy zmieniały, no to mówi, ściągnął okularki i zobaczył, że są pęknięte po bokach, dokładnie w tym samym miejscu, które miał ostatnio. Więc jadę je zareklamuję, tylko nie wiem, czy dzisiaj, bo zobaczymy, jak nam to dzisiaj na budowie wyjdzie. Mówił mąż, że jeszcze musimy pojechać jakieś oczka do łazienki, wybrać oświetlenie, bo robi sufit. No więc coś tam się dzieje więcej już na budowie, no ale przede wszystkim na dzisiaj gwiazdą tego filmu pewnie będzie jakiś montaż kuchni. Coś Wam dzisiaj pewnie nagram. Zobaczymy co. Zlew wczoraj zamówiłam, więc przyjdzie on na jutro albo na pojutrze. Zobaczymy, jak oni to wyślą. No i wszystkie roboty idą do przodu. Tylko jeszcze nam zostało co? Drzwi w końcu klepnąć, bo nie możemy się zdecydować. No i oświetlenie. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o oświetlenie, to tam, gdzie musi być, czyli na przykład jeżeli w łazience mamy podwieszany sufit i musimy to oświetlenie w tym momencie tam zrobić, to będzie zrobione. Ale w większości w salonie na razie oświetlenia nie kupuję, będą wisiały po prostu żarówki. Dlatego, że ja do poprzedniego mieszkania, do salonu, kupiłam po prostu taki żerandol, wiecie, to było tak na chwilę i 10 lat to wisiało. Powiedziałam, że więcej niczego nie kupuję na chwilę. Nie ma czegoś takiego, ogrodzenie u nas jest kupione na chwilę. Wzięliśmy ogrodzenie już takie porządniejsze, w przyszłym tygodniu chcemy je montować, bo nam się to rozwala, zresztą mamy siatkę leśną i obawiam się, że jak się wprowadzimy, to ta siatka leśna i Azji to niekoniecznie będzie dobrze ze sobą grało. Dlatego zdecydowaliśmy, że ogrodzenie trzeba zrobić, na razie tylko sam panel, nie będziemy robić kutego. Ja już mam wymyślone ogrodzenie, będzie bardzo proste, ale jednak ono kosztuje. Stal poszła w górę, ma być to nie jakieś tam rzeźbione, takie dosyć, ale to no nieważne, do ogrodzenia jest jeszcze daleko. Kupiliśmy bramę w firmie, w której wcześniej pracowałam, więc ogrodzenie jakieś tam będzie. I się zawiesiłam. Więc tak jak mówię, są rzeczy, które kupujemy od razu, jakieś konkretne. Są takie, które jakoś tam dla mnie za specjalnie nie mają większego znaczenia. Ale są takie, które chcę, żeby były dobre, a w tym momencie wiem, że tak jak żerandol, no nie jest to coś, jest to coś, co ładnie wygląda i na pewno bardzo podnosi design pokoju, ale to nie jest coś, co muszę mieć, żeby się wprowadzić. Ja sobie po prostu ten żerandol wyszukam, wypatrzę. U nas w Lublinie jest taki jeden fajny sklep, w którym są przepiękne żerandole. Ja w ogóle bym chciała, żeby u nas oświetlenie też miało coś wspólnego z drewnem.
Więc zobaczymy. Mój mąż chciał plafon na, tak? Plafon to się chyba nazywa, na przedpokój. Ja się zgodziłam jak najbardziej, tylko ja mam trochę inną koncepcję, ale muszę go najpierw do tego przekonać. Więc zobaczymy. Na razie oświetlenie, tak jak mówię, gdzie nie jest obowiązkowe, gdzie nie ma podwieszonego sufitu, to idą, a u nas nie będzie wszędzie. U nas jest przedpokój na podwieszonym suficie i chyba jedna łazienka i chyba tyle. Chyba nigdzie więcej nie ma podwieszonych sufitów. Więc to by było na razie na tyle. Zbieram się za jedzenie, idę z Wami pokazać Wam posiłki i jedziemy na budowę. Zobaczymy, co nam się będzie działo. Ok, i mamy tutaj śniadanko. Na śniadanko mamy serek ziarnisty z warzywami i bagietką razową. Później mamy drugie śniadanko. Tu mamy jakieś ciacho. To jest chyba lech leśny mech z granatem. Bardzo dobre mają te ciasta. Oni w ogóle ciasta mają genialne. Później mamy obiadek. Na obiadek mamy gulasz węgierski z kaszą gryczaną i surówką po żydowsku. Więc taka moja porcyjka. Na podwieczorek mamy coś takiego. I to jest deser czekoladowy z gotowanym burakiem. Tego jeszcze nie jadłam. I na kolację mamy sycylijską caponatę z kurczakiem, selerem naciowym i oliwkami. Tego też jeszcze nie było. Pierwszy raz to będę jadła. A wczoraj w ogóle byłam jeszcze w Rossmanie i w spożywczym sklepie w Stokrotce. Kupiłam najlepszą dla nas bułkę tartą, jaka istnieje. Nutelli nie kupowałam, ją mam. Kupiłam cukier oczywiście, bo przecież nie mam cukru. Miałam tylko ten z robakami. I kupiłam, Nikola chciała, żeby jej kupić antyperspirant, bo ten z Vichy akurat jej się niekoniecznie sprawdza. I kupiłam taką nowość, to jest Rexona Roll and Roll, niby jakaś mocniejsza, więc bardzo chętnie wytestuję. I przeciw silnej potliwości też kupiłam coś takiego. Dajcie znać, czy tego używałyście, jak to Wam się sprawdza, bo ja jestem mega ciekawa. Ja wiecie, ja i tak mam swoją Rexonę w sztywcie, ale ona brudzi. Mam Madame Justine, tylko ona się dłużej wchłania, więc szukam czegoś, co się szybko wchłania i nie brudzi. Więc szukam dalej, ale wierna jestem już tym wytestowanym też rzeczom. No i kupiłam jeszcze 3 opakowania tej Ricola Żurawiny, bo jeszcze tylko w jednej Stokrotce trafiłam. Więc tak się prezentują moje zakupy. Duże, nie? No, a w szafce pusto. A jednak ta karteczka, którą Wam czytałam, to z chlebkiem razowym ma mój mąż, a ja mam z tym takim purpem nikiel, czy jak to tam się nazywa, nie wiem, bo wyrzuciłam karteczkę. Ale w każdym razie przypominam Wam, że kończy mi się dietka, mam ją jeszcze chyba 2 dni, więc również kończy się pomału mój kod rabatowy. Jeżeli chcecie jeszcze złapać zniżkę, to dajcie znać, to podeślę. Żaden problem, piszcie na maila. Także ja się zbieram już za jedzonko. Dobra, ja już byłam, kochani, i na budowie, i w Lublinie, i u nas chyba w kilku sklepach. I po prostu to, co się dzieje w tym momencie, to już mnie dzisiaj przerasta. Wybór oświetlenia. Oczka, tuby, do łazienki. Po prostu masakra. Powiedziałam, że pojedziemy, wybierzemy, zobaczymy, coś trzeba wybrać. To jest jakaś tragedia. W Łęcznej u nas po prostu czas jakby się zatrzymał, nie wiem, 20-30 lat temu. No średni wybór w takich klimatach jest. W sumie to nawet żaden, bym powiedziała. No i na internecie po prostu jak się widzi, to nie wiadomo w co oczy wsadzić. Więc pojechaliśmy do Lublina do takiego sklepu, w którym jest niesamowicie duży wybór. No i faktycznie tam jest duży wybór, tylko teraz wybrać po prostu rozważania, jakby to była, nie wiem, waga życia i śmierci. W końcu ja już sumarycznie jedne oczka wpuszczane do łazienki wybrałam. Stwierdziłam, że już się nie będę bawić w żadne tuby i jakieś inne wynalazki, tylko w oczka, ale nie takie malutkie, klasyczne, jak na przykład miałam kiedyś w meblach. Tylko inne, czy tam w łazience w starym mieszkaniu, tylko inne, troszeczkę większe, takie średniej wielkości bym powiedziała. No i się okazało, Ania mi napisała jakąś wiadomość, no i się okazało, nie spojrzeliśmy, będąc tam w firmie, na markę i na cenę tego oczka. Bo ja i tak z góry stwierdziłam, że będę to kupować na internecie. No i myślałam, że mąż popatrzył. No mąż stwierdził, że on też na to nie zerknął, więc wchodzę teraz na sklep i szukam tego i znalazłam. I jak zobaczyłam, to mnie z butów wyrwało. Jedno oczko kosztuje 579 zł. Rozumiecie? Oczko. Takie zwykłe oczko wpuszczane w sufit. No więc muszę sobie poszukać czegoś innego, bo nam trzeba oczek 6.
3000 oświetlenie łazienki. Kosmos po prostu. Nie wiem, co te oczko w sobie ma, bo ono jest białe. Ono nie ma żadnych... Są ładne takie, wiecie, z cyrkoniami, złote, złoto-czarne. No przepiękne są przeróżne te oczka. Takie naprawdę zdobione na bogato. Jak ktoś lubi taki glamour, high life, to naprawdę mógłby sobie kupić z tej marki. I kosztują one, chyba najdroższe znalazłam ze 160 zł. Ale 500 z hakiem? Masakra. Więc nie wiem, trzeba będzie po prostu pójść do sklepu jeszcze raz tego samego, zrobić zdjęcie albo jeszcze jakoś inaczej poszukać. Nie wiem, tu już kilkanaście wstawiłam, przyjedzie mąż z budowy, to sobie zerknie i coś z tego wybierze. Mi to już w sumie jest obojętne, co na tym suficie będzie. Może być i pasek LED-owy, jakby dawał światło, także no tworzą się takie, wiecie, dziwne historie, aż się człowiek kłóci, jakby to było nie wiadomo co. I tak Wam mówiłam, że pojedziemy na budowę, że bo dzisiaj Rafał będzie składał meble. Rafał dzisiaj zrobił sobie przymiarki, ale okazało się, że u nas, aby podłoga zachowała gwarancję, trzeba zrobić w panelach otwory. Tu gdzież wyciąć te panele i postawić meble na gołej posadzce. Producent panela winylowego zastrzegł sobie to w gwarancji, że przy stałych elementach, jakimi są meble, muszą być otwory, żeby po prostu podłoga sobie mogła dalej pracować. Ja nie rozumiem tego, bo moim zdaniem lodówka jest równie ciężkim, albo nawet i cięższym elementem i jest również stałym elementem, a pod lodówkę nie trzeba wycinać otworów, co jest dla mnie dziwne. Bo jednak do tej lodówki my ją wstawimy, wiecie, no jakby nam przyszło kiedyś zmieniać meble, to no musimy trafić w identyczne rozmiary. To są meble na zamówienie, szafki nie mają wszystkie, nie wiem, po 60, czy po 80, czy po 90, tylko też są w różnych wymiarach, więc będziemy musieli zrobić identyczne rozstawy po prostu nóżek. Bo zdecydowaliśmy, że nie będziemy ciąć panela, tylko mąż ma chyba wyciąć... Te obręcze dzisiaj Rafał nam porozstawią meble, jak będą wyglądać, więc ja już widziałam mniej więcej zarys tej kuchni. Obrysował nam wszędzie te nóżki, no i mąż miał dzisiaj to wycinać, stwierdził, że wracamy z tego Lublina i będziemy wycinać. Także tworzą się cały czas jakieś pomysły, coś się cały czas dzieje. Ja Was dzisiaj na tą budowę zabiorę i ja Wam pokażę, jak to wygląda w tym momencie w kuchni, jak to jest powycinane, ale naprawdę myśleliśmy, żeby może jednak nie wycinać tych kółek, zostawić te panele, bo w sumie z takim stałym elementem tak samo będzie kanapa, pod którą przecież nie będziemy wycinać. No ale wiecie, no nie dyskutuje się, skoro zostało zapisane to tak w gwarancji, że podejmujemy się wycięcia tego, więc miał mąż to wyciąć. Żeby później nie było, że z podłogą się coś będzie działo. To jest coś, czego myśmy jeszcze nigdy w życiu nie praktykowali, nie mieliśmy, więc stwierdziliśmy, że okej, to będziemy wycinać tą podłogę i przygotowywać to pod te meble. No i z tego, co Rafał mówi, to będzie jutro, bo pojutrze mówił, że jutro, ale to kwestia tego, czy dostanie blat, czy nie. Tyle, jeżeli chodzi o budowę. Oczywiście na tą budowę Was zabiorę. Nic Wam kompletnie nie nagrałam, bo tak jak mówię, pojechałam rano na tą budowę, zobaczyłam tą płytkę, uzgodniliśmy co z tą łazienką, później naprawdę to po prostu czas nie wiadomo kiedy schodzi. Ja już mam podziurki w nosie tej budowy, szczerze Wam powiem, że nie chce mi się po prostu już myśleć i jak słyszę tylko telefon od męża i sytuacja, słuchaj, bo trzeba podjąć decyzję albo bo... trzeba coś teraz kupić, to mnie po prostu gotuje, bo to jest na już, tu nie ma czasu czegoś poszukać. I tak na przykład było ze zlewem. Słuchajcie, no mówię, jak będzie Rafał robił blat, to normalne, że potrzebny mu jest zlew. Więc wynalazłam sobie zlew, wzięłam go, zamówiłam. Patrzę na magazynie dostępność, zamówiłam sobie ten zlew. Było, że odbiór osobisty 2 do 4 dni, bo go przywożą niedaleko pod Lublin. Ewentualnie kurier za dopłatą, kurier, firma kurierska, no i przywożył do domu i jest z dnia na dzień. No więc zrobiłam wczoraj zamówienie, zamówiłam ten zlew, dzisiaj zaleciałam w południe na chwilę do domu z budowy, żeby tylko ogarnąć obiad i z powrotem pojechałam na budowę i się okazało, że mam cofnięte zamówienie. Że zlew, który sobie zamówiłam, będzie u producenta dostępny w pierwszym tygodniu w marcu, czyli za tydzień, ale do mnie przyjdzie dopiero za 2-3 tygodnie.
No i pani do mnie pisze, czy czekam, czy realizujemy zamówienie, czy mi mają zwrócić pieniążki. Więc no wycofałam się, bo mi jest zlew za 3 tygodnie niepotrzebny, tylko na już. No, znalazłam w innej firmie też ten zlew, więc wchodzę, patrzę, jest dostępność, ostatnio sprzedane 4 sztuki, dostępny. No więc dzwonię do tej firmy, mąż mówi, zadzwoń, nie patrz, dostępny, bo mówi, wiesz jak jest, mówi, zadzwoń i się zapytaj. Tym bardziej, że w tamtej pierwszej firmie, w której ten zlew zamówiłam i anulowałam, mają napisane, mają taki zapis, że zwrot pieniędzy jest do 14 dni. Więc mam nadzieję, że ze względu na to, że to nie jest moja wina, że kupiłam zlew, którego nie ma, a na stronie mają, że ma, że mają go, to te pieniążki po prostu zwrócą szybciej, bo to nie są małe pieniądze. Tym bardziej, że ja dalej musiałam kupić ten zlew, więc dzisiaj zadzwoniłam do tej drugiej firmy, którą znalazłam. No i mieli w nawet troszeczkę lepszej cenie, niewiele, bo niewiele, ale jednak. No i zadzwoniłam za namową męża, bo pisało, że dostępne, że wysyłka w 48 godzin. Okazało się, że jednak go nie mają. No i w przeciągu 2 tygodni go mogą ściągnąć dla mnie i przyjedzie on do mnie do domu. W przeciągu 2 tygodni, więc już trochę szybciej, ale mówię, mnie 2 tygodnie nie rajcuje. I teraz już zajrzałam i na Allegro również znalazłam ten zlew. No i rzekomo jest już napisane, że w momencie wystawiania tej aukcji sprzedający zobowiązał się w przeciągu 48 godzin do wysłania. No już wystawiając to na aukcję, raczej takich rzeczy, po pierwsze jest szybki zwrot w razie czego, a po drugie raczej na Allegro te terminy nie są przekłamane. Pan nie miał dużo negatywnych komentarzy, na nie wiem, tam 3-4 tysiące miał ze 20, więc myślę, że powinno być ok. I zamówiłam ten zlew. Więc zobaczymy. Teraz do zlewu muszę zamówić baterię. Bateria, jaka mi będzie pasowała, po prostu nie mogę takiej znaleźć. Znalazłam jedną, ale muszę teraz poczekać, aż mąż to zobaczy, bo nie wiem, czy gwinty będą odpowiednie, czy otwory się zgadzają. Bo wiecie, to nie jest takie proste. Tak się wydaje, że niby jedno z drugim. Dzisiaj mąż próbował wymienić syfon u nas w wannie tej z jacuzzi. Z hydromasażem, bo stwierdził, że tamten jest dosyć mały i ma słabą przepustowość, chciał po prostu coś większego. Okazało się, że tej samej części nie jest w stanie wymienić. W jednej, drugiej, trzecim sklepie stwierdzili, że po prostu nie mają płaskiego, ale tak to by wymienili bez problemu, a dopiero w jednej firmie nam pan powiedział, że najlepiej wymienić jest calusieńki element, wszystko, dlatego że mówi, jak to pan spasuje i coś panu strzeli, to później pan tego nie dokompletuje i będzie pan musiał zabudowaną wannę po prostu porozwalać. Coś tam trzeba będzie, że to będzie problem ogólnie, żeby wymienić wszystko albo nic. Więc nie wiem, nie wiem w ogóle, czy mąż dzwonił do tej firmy, w której kupiliśmy. Może oni mają po prostu inne, większe syfony. Także jak zajadę na budowę, to się go zapytam, ale to nie wszystko jest takie proste, jakby się zdawało. Jest zamieszania i ja dzisiaj nic dla Was nie nagrałam. Mam dla Was do nagrania paczkę, bo dostałam przepiękną paczkę, prezent. I będzie to film poświęcony tylko i wyłącznie tym rzeczom. Ale muszę go najpierw nagrać. Już dostałam paczkę wczoraj, powinnam film nagrać dzisiaj, ale niestety dzisiaj totalnie nie miałam kiedy tego zrobić, bo ja się nie spodziewałam, że ja utknę na budowie i w sklepach elektrycznych po prostu na pół dnia, a teraz jest ciemnica, jest beznadziejne światło, więc nie wiem, postaram się jutro nagrać ten film, ale wy go pewnie nie wcześniej dostaniecie jak w sobotę, bo ja go muszę dać do autoryzacji. Znaczy oni nie będą sprawdzali treści, bo to nie jest polska firma, ale będą sprawdzali, czy w odpowiedni sposób pokazałam produkt, tak to może nazwę, czy, bo mają jakieś tam wytyczne, żeby zrobić open box i żeby zademonstrować to, więc muszę po prostu nagrać taki film, ale ja jestem bardzo zadowolona, bo już dawno na to chorowałam, chociaż nie wiedziałam, że firmy zagraniczne też po prostu się odzywają do takich kont, nie? Bo, ale później jak już zajrzałam, to zobaczyłam, że jednak już kilka osób miało z tą firmą współpracę i się uspokoiłam, bo ja ostatnio dostałam mnóstwo propozycji, na przykład z Zary, z Lewisa, z jakichś innych marek, ale z niepolskich kont. No i oczywiście pisałam do tych firm, czy do naszego na przykład polskiego Lewisa, czy spod takiego maila jest możliwe, żeby to była współpraca i tak dalej, czy tak samo do Zary, bo bardzo dziwny był mail.
No i we wszystkich przypadkach mi odpisywali, że jest to oszustwo, że zgłaszają tę sprawę w odpowiednie miejsca, żeby nie reagować, nie odpisywać i nie wchodzić absolutnie w linki na tej stronie, bo na 100% jest to oszustwo. Więc tak, no tak też bywa. Też się odezwała do mnie jedna firma któregoś razu z jakimiś torbami, ale też zagraniczne. No ale tutaj się na razie nic nie dzieje. Niby zaproponowali mi współpracę, niby wiecie, przedstawili warunki, ja się na nie zgodziłam, niby firmę przejrzałam, ale jakoś coś ucichło. Nie wiem, o co chodzi. Więc być może tutaj dane podałam, ale tu nie było danych, które nie musiałam podawać ani rachunku bankowego, bo gdzieniegdzie to proszą o PESEL, rachunek bankowy. Wiecie, takie dane, na podstawie których są w stanie już wziąć nawet kredyt. A tutaj jednak był tylko adres do wysyłki, nic poza tym, więc być może ta paczka do mnie idzie, tylko po prostu to jest paczka z Szkocji, Szwecji, ze Szwecji, z Austrii. Nie wiem, gdzieś z daleka była ta paczka, więc uprzedzali, że czas wysyłki jest dość długi. Ale czy oni faktycznie coś wysłali, czy nie, nie wiem. Tu w każdym bądź razie nic wcześniej nie mówiłam, ale już przesyłka do mnie doszła, więc... Pewnie w tym tygodniu mam nadzieję, że dam radę Wam ten filmik pokazać, bo ja jestem mega po prostu szczęśliwa, że to dostałam. Bo szczerze to szkoda by mi było pieniędzy wydać na coś takiego, chociaż wiem, że ponoć warto. Zobaczymy i wtedy może będę inaczej mówiła. Dobra, ja się na razie z Wami rozłączam i pojedziemy jeszcze dzisiaj na budowę. Pokażę Wam, jak to w tej kuchni wygląda. Zobaczymy, czy mój mąż powycinał to, czy nie, bo mój tata jeszcze miał dzisiaj gruntować drugą łazienkę, bo pomału ta pierwsza łazienka już jest ku końcowi. Zostały tam takie detale. Dzisiaj też przyszła kolejna rzecz do tamtej łazienki, więc tam już takie końcówki zostały. No jeszcze musimy szklarza zamówić lustra, bo tego nam brakuje w domu. Ale to już zobaczymy do tej łazienki, żeby ją już, wiecie, wykończyć. Coraz fajniej to wygląda, już tak naprawdę jak się wchodzi, to już widać, że są takie... A dzisiaj miała być zabudowa chyba robiona pod toaletę. Więc zobaczymy, co tam... Znaczy ja zobaczę, bo dzisiaj Wam łazienki na pewno nie pokażę. Ale pokażę Wam rzut w kuchni, jak te meble wyglądają, bo połowa stoi w kuchni, połowa w salonie. Nie wszystkie jeszcze są przywiezione, a już brakuje miejsca. Także widzimy się za chwilę na budowie. No, to jesteśmy już na budowie. Tak wygląda w tym momencie kuchnia. Tyle Wam mogę pokazać. Tak, bo Rafał się wszystko rozstawiał, przymierzał i z powrotem jest na środek. Dlatego, że mąż robił te otwory, o których Wam mówiłam. Także tak to w tym momencie wygląda. Otwory są porobione, żebyśmy nie stracili gwarancji na podłogę. Na razie są porobione tylko z tej strony, tam jeszcze nie są, bo na tamtej części dzisiaj nic nie było stawiane, bo to już są duże elementy, ciężkie, więc tam na razie nic nie było robione. A to co, on tam nie będzie stawiał? Jak te otwory? Będzie, tylko musi najpierw blat ustawić. A, blat musi ustawić. Blat będzie ustawiał te duże elementy. Czyli jutro w sumie nie będzie mógł tego ruszyć, bo nie ma otworów, jak ciebie nie będzie. Każdy ustawić otwornicę, więc aha, ogarnię sobie. No. Także tak to wszystko wygląda teraz na budowie. W łazience też już są postępy. Oczywiście muszę to sobie nagrać, ale Wy to zobaczycie w innym terminie. A tak już wyglądają te listewki teraz już odsłonięte, bo chyba ostatnio Wam nie pokazywałam, jak one wyglądały, tylko były obklejone, więc to teraz tak wygląda. No i mi się to mega podoba. No, i mnóstwo szafek. A taki rzut, tu jest druga część szafek. I jeszcze są szafki w garażu. I jeszcze nie wszystkie są przywiezione w sumie, więc no, tak to wszystko wygląda. Jeszcze brakuje szafek, które idą tam na górę. Tych nie ma. I nie ma szafki, która będzie tutaj. Na taka, wiecie, z witrynką. Tutaj też jeszcze nie ma. A to resztę tak już fajnie dzisiaj wyglądało, jak było porozstawiane. Już można było zobaczyć, jak to będzie mniej więcej wyglądać. No dobra, to tyle uchylania rąbka tajemnicy. Jutro już potwierdził Rafał, że przyjeżdża, więc że blat już ma. Coś tam będzie rano sobie docinał i później będzie montował, więc na wieczór pewnie wpadnę i Wam pokażę może co nieco, chociaż nie, może już poczekamy, aż wszystko zrobi dokładnie, już zrobimy takie pokazanie całościowej kuchni, omówimy co i jak.
I tyle by było. Dobra, idę tam łazienioneczkę jeszcze nagrywać. Z Wami się żegnam. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Buziaki, pa.